Sebastian Karpiel, Błocka i Paulina Krupińska wzięli ślub w 2018 roku, po 4 latach związku. W momencie ślubu mieli już 2 dzieci, Jędrzeja i Antoninę, którzy odgrywają ogromną rolę w ich życiu. Istnieją sugestie, że to rodzicielstwo skłoniło Sebastiana do formalizacji swojego związku z celebrytką. W mediach plotkarskich pojawiły się doniesienia o rzekomych kryzysach i trudnych momentach w ich małżeństwie od tego czasu. Sami zainteresowani także publicznie mówili o sporadycznych kłótniach, które miały miejsce w ich domu. Paulina Krupińska wspomniała o nich w jednym z wywiadów, opisując ich sprzeczki jako wybuchowe sytuacje. Sebastian Karpiel, Błocka jest cholerykiem i potrafi tracić cierpliwość. Nieco kontrowersji wywołał wywiad Sebastiana, w którym przyznał, że w trakcie kłótni wielokrotnie padało słowo rozwód. Jednak podkreślił, że są to typowe sytuacje w małżeństwie i nikt z nich nie myśli o rozwodzie na poważnie. Ostatnio Sebastian postanowił bardziej otwarcie mówić o swoim związku. Po wywiadzie dla żurnalisty udzielił kolejnego wywiadu dla Radia Kolor, sugerując, że zainteresowanie mediów sprawia, że zaczyna być bardziej otwarty na rozmowy na temat swojego małżeństwa. Burzyńska postanowiła wypytać, jak to jest z niezależnością Błocki w domu i czy to on podejmuje ostateczne decyzje w małżeństwie. Temu nagle się ulało, powiem ci, że przy mojej żonie ciężko grać pierwsze skrzypce. Ona lubi jednak, jak jej zdanie jest na wierzchu. Oczywiście staramy się w tym znajdować kompromisy. I to działa. Ja trochę oczywiście demonizuję. Nie jest tak, że ona cały czas upiera się przy swoim, wyznał. Sebastian, czekaj, czy ty jesteś pantoflarzem? Zagaiła wyraźnie zdziwiona Burzyńska. Nie, nie, zdecydowanie nie. Wiadomo, że takie poważne decyzje rodzinne podejmujemy wspólnie. Fajnie tak to wszystko działa, że jednak mamy podobne postrzeganie świata, podobne upodobania, więc to dość łatwo wszystko się dzieje. Nie ma z tym większych problemów, zapewnił. Potem dodał, że w kwestii budowy ich domu i wystroju to on miał więcej do powiedzenia, bo jest architektem z wykształcenia. Dom nasz jest urządzony przeze mnie. Ja to wymyśliłem. A czy to się Paulinie podoba, to już jest inna sprawa. Ona się do wielu rzeczy przekonała. Ja kocham drewno, tego drewna u mnie w domu jest dużo. Pamiętam, że Paulina tak trochę protestowała, ale zmieniła zdanie pod wpływem opinii gości, którzy nas odwiedzali, dodał. Na koniec nie zabrakło pytań dotyczących plotek o ich rzekomym kryzysie w związku i rozwodowych planach. Media szukają sensacji. Śmieszy mnie to. Nie mam na to wpływu. Cokolwiek bym nie zrobił, nie powiedział. Można się tylko uśmiechnąć i to wszystko, podsumował. Zaskoczeni. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.